tu mam napisane, ale mi się upiekło. Co prawda dzisiaj piec nie będziemy, ale... No ale bardzo dobrze, bo BHP masz, jest zapewnione. Akurat wałek, wiesz, czym to grozi, bo jak uczniowie się źle sprawują, to wtedy wałkiem, nie? A dzisiaj sobie posłużymy się tym, żeby się te twoje biedne rączki za mocno nie zmęczyły. To, co maszyna nie zrobiła za ciebie, to ty zrobisz za maszynę. O, w ten sposób. Czekaj, to jest jakieś specjalne ruchy tu widzę, takie jakieś. Tak, ale to szybkie, energiczne, bo ciasto jest ciepłe, bo była ciepła woda. Dobrze wyrabiam, czy źle? Bardzo dobrze. Tak, jakbyś plastelinę wyrabiał, modelinę. Co ci tam? A do tego wyrabiania malaksera nie ma? Nie, do tego nie ma. Do tego są twoje rączki. Takie, wiesz, sprytne, młode. Wałkuj to. Rozwałkuj sobie to ciasto sam. Nie wchodź tam, bo kamera taka szeroka nie jest, wiesz? Ten... Nie no, kochanie, bo musisz, wiesz... Musisz, ja... wiesz, w obiektywie być, nie? Cię nie widać ja, potem nie, no, na antenie. Jeszcze troszeczkę. Kurczę. A do tego też nie ma malaksera? Nie, do tego nie ma malaksera. Słuchaj, tu widzę, że masz tak, brzegi masz bardzo rozwałkowane, a środek nie. Weź się za ten środek trochę. Dużo gładnie? Mam się ręce trzęsą. No ja się też trzęsłem w twoim wieku, nie martw się tym. To już masz tak duże ułatwienia. Bo my jako młode dziewczyny musiały normalnie ręcznie ciasto wyrabiać i nie było, że pożal się. Jak Danusia coś nabrykała na technologii, to musiała za drzwi wyjść. To falbana, co mówiłaś, tak dwa palce? Tak. I tak, się ściskam, tak? Tak. I ściskam. No, Adam, jesteś bardzo dobrym uczniem. Na chwilę obecną. Ja to na tę bluwlankę studia to by niepotrzebnie szedłem. No właśnie. Zobacz, tyle lat byś do przodu. Do to... garów od razu. Widzisz, i ono już jest w tą stronę i w tą stronę. Czujesz blusa? No raczej tak, no. Powiedzmy. No. Moja mama jak mnie uczyła, już tyle lat temu, to jak coś nie wychodziło, to ona tu miała taką ścierkę, wiesz? No. No. I co z tą ścierką? No tak, jak ileś tam razy nie wychodziło, no to mi, no to co, kumasz czy nie kumasz, nie? No wiesz co, jak na pierwsze robisz ze mną pierogi, to ci powiem, że aż takim złym uczniem nie jesteś. Nie wiem, czy cię za drzwi wystawię, czy nie, ale raczej nie. Jak sobie gotujesz, tak zjesz, nie? Tak, dokładnie. Zobacz, jaka ci fajna falbanka wyszła. No, piękna. Majsterchef. No. Posuwaj między rękoma. Pieniążki liczą. Tak, tak. Tak wiesz, namiętnie, z uczuciem. O. Tak byś... Żeby dziewczyny nie skrzywdzić, ale żeby to doceniła. Jak ci nie pęknie, to będzie dobrze. No wyklepane pięknie, jak w polskim warsztacie. No. Tak? Tak się robi, słuchaj. Mówię, na pierwsze żeśmy zrobili duże te pierogi, bo nie chciałam, żebyś się męczył tymi swoimi murarskimi palcami przy tych drobnicach. Murarskimi. Nie, ale... nasze murarskie nie są takie, bym powiedział, nie? Bardziej... Ręce urzędasa takie. Wałek, no. Że w razie czego... Taki wałek. Żebyś miał dla swoich pracowników takim wałkiem wyjście i proszę tutaj, żeby było ładnie. No i tam na te pierwsze pierogi stolnicy. Jak będziesz kogoś uczył ze swoich Dobra. Uczniów, proszę bardzo. Dobra, to jest ten tatowy sierp, rozumiem, tak? Tak, to jest ten tatowy sierp. Czy ty się Dobra. Z tego prezentu cieszysz? No cieszę się, co jest. Prezentem się nie cieszę.